Teleinfo, Ryszard Kasza, witam Państwa i zapraszam do obejrzenia kolejnego wakacyjnego wydania naszego programu. Klub sportowy Obuwnik Prudnik obchodził jubileusz 50-lecia. Uroczystość odbyła się w sali reprezentacyjnej Prudnickiego Ośrodka Kultury. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejsze obchody 50-lecia klubu sportowego Obuwnik poprowadzą Katarzyna Kielec i Dominik Makowski. Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witam na 50-leciu klubu sportowego Obuwnik z panem Kazimierzem Kocikiem, wiceprezesem. Witam serdecznie. Witamy serdecznie pana prezesa Polskiego Związku Uczniowskiego, pana Zdzisława Kozłowskiego. Pana burmistrza miasta i gminy Prudnik, pana Franciszka Fejdycha. Prezesa Opolskiej Federacji Sportu, pana Andrzeja Walczaka. Dyrektora sportowego Polskiego Związku Uczniowskiego, pana Henryka Jurzaka. Trenera kadry narodowej, pana Jana Lacha. Oraz trenera kadry narodowej, pana Jarka Walaszka. Witamy serdecznie sponsorów, prezesów, trenerów i zawodników oraz rodziców naszych zawodników. Proszę Państwa, co można powiedzieć po filmie? Ja jestem osobą, która nie ma nic wspólnego z ucznictwem. Nie miała, przepraszam bardzo, nic wspólnego z ucznictwem. Więc film powiedział wszystko. Więc sądzę, że teraz przejdźmy do meritum. Jeszcze bym prosił tylko Państwa o powstanie i uczczenie wszystkich tych, których tutaj dzisiaj nie ma. Pragnę podziękować panu Franciszkowi Fejdychowi, burmistrzowi miasta i gminy Prudnik, za wsparcie finansowe 28 Młodzieżowych Mistrzostw Polski w ucznictwie oraz za cały kształt pracy w naszym klubie. Można powiedzieć, że dzięki jemu pieniążkom tylko się klub utrzymuje w tej chwili, między innymi też. Także dziękujemy bardzo panu burmistrzowi. Zapraszamy na scenę trzykrotną reprezentantkę Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu, w Monachium oraz w Moskwie, wielokrotną mistrzynię świata i Polski, rekordzistkę świata, panią Jadwigę Wilejto. O wręczenie pamiątkowe. O wręczenie pamiątkowego upominku proszę prezesa klubu, pana Piotra Kielec. Zapraszam na scenę reprezentantkę Polski na Olimpiadzie w Seulu, panią Joannę Pawlik-Helbin. Pamiątkowy upominek wręczy wiceprezes oraz trener klubu Obuwnik Kazimierz Kocik. Zapraszamy na scenę akademicką mistrzynię świata z San Diego, panią Małgorzatę Kublicką. O wręczenie upominku proszę prezesa klubu Obuwnik, pana Piotra Kielę. Żeby sprostować, wicemistrzyni świata juniorek z San Diego, Małgorzata Jania, obecnie Kublicka. Mistrzynię świata z hali w Rzeszowie, moją koleżankę klubową Milenę Barakońską.
O wręczenie upominku proszę wiceprezesa klubu, pana Kazimierza Kocika. A teraz zapraszam na scenę Kaspra Helbina, wicemistrza Europy Juniorów z Ljubljany w Słowenii. O wręczenie upominku proszę prezesa klubu Piotra Kielec. Ponieważ Kasper męczył mnie od pewnego czasu, że potrzebuje nerkę, więc my ją kupiliśmy. Prosimy teraz wyczytywanych zawodników oraz działaczy na estradę w celu wręczenia pamiątkowych statuetek. Pani Anna Grobelska-Cybulka. Pana Krzysztofa Hasiec. Pan Bogusław Swałtek. Pana Jacka Szczepańskiego. Klub sportowy Obuwnik to tylko, nie tylko ucznicy, to również tenisiści i tenisiści stołowi. Ania Cybulka to jest przedstawicielka tenisa stołowego, wielokrotna zawodniczka, reprezentantka województwa i ligi. Także dziękujemy bardzo, gratulujemy. Niestety nie dotarły albo dotarły i ci państwo nie przyszli, ale myślę, że wręczymy im to przy najbliższej okazji. Zapraszamy panią Bogusławę Banach. Panią Beatę Majerczak. Panią Bożenę Tarnogórską. Panią Katarzynę Firan-Czernia. Pana Ireneusza Krzak. I panią Jadwigę Kaszę. To już jest nasza wiodąca dyscyplina, dziedzictwo. Jeżeli możemy, to wyróżniamy wszystkich najlepszych. W pierwszym gronie znaleźli się medaliści mistrzostw świata Europy, a w tej chwili nasi zawodnicy medaliści mistrzostw Polski w lidze lub w drużynie lub indywidualnie. Panią Joannę Polok. Panią Barbarę Boduszek-Cytera. Panią Renatę Załanowską. Panią Martę Andruszko-Pastor. Panią Alicję Trzcionkę i pana Mirosława Matusiaka. Zapraszamy pana Sławomira Szmulik, pana Jana Roszkowskiego, pana Macieja Ciesielkę, pana Wojciecha Ciesielkę i pana Mariana Magdziarz. Panią Agnieszkę Pająk. Panią Halę Krzyżowską. Panią Aleksandrę Wojnicką. Panią Dominikę Byrę i panią Katarzynę Kielec. Tutaj jeszcze zawodniczki czynne, a więc życzymy dalszych sukcesów. Panią Karolinę Farasiewicz. Pana Janusza Byrę. Pana Dominika Makowskiego. Pana Macieja Siekierskiego. I pana Damiana Idzi.
Pana Stanisława Święch, panią Krystynę Witkowską, pani Izabela Adamczyk i pana Ryszarda Witkowskiego, przepraszam. Topeliński, pana Bogdana Małkowskiego, pana Witolda Gębickiego, panią Małkowską Janinę i panią Pawlik Janinę. Zbigniew Hirschfeld, panią Małgorzatę Majochę, pani Mariola Ostrowska-Krajewska, panią Jolantę Bogajewską, pana Bogdana Bogajewskiego. Pan Wiesław Wyżgowski, pan Robert Rybniewski, pan Marcin Iwoła, pan Sławomir Iwoła, pan Tomasz Śliwa, pan Mirosław Pietruszyński. Pana Bartłomieja Farasiewicza, panią Helenę Skowrońską, panią Emilię Utrat, panią Aldonę Styczeń i panią Beatę Bisowską.